Dzień dobry, więc jak wygląda dziki łosoś? Dziki łosoś bałtycki wygląda tak. Co jest bardzo ważne, dziki ma tą płetwę tłuszczową, dokładnie. W przeciwieństwie do bałtyckiego łososia, ale zarybień. Zarybień rybę mamy tutaj. Proszę bardzo, teraz wyraźnie widać różnicę, ponieważ ten tej płetwy nie ma, tylko ma tutaj resztkę po tej płetwie. Proszę bardzo, tata dzisiejszy. I wyraźnie widać na tym filmie, że zarybieniowe łososie są większe niż dzikie. Dziki łosoś, zarybieniowy łosoś. Dziki, pamiętajcie, zarybieniowy będzie zawsze większy. Marinero pozdrawia. Wojty, uśmiechnij się.